Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Szymson i w dzisiejszym odcinku jesteśmy na Palionowie. Słuchajcie, jest Yeti, jest Yeti. W poprzednim odcinku wypełniliśmy całą jego jaskinię bałwanami. I w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że musimy się jakoś przygotować na to, że jeżeli ten Yeti jakokolwiek przyjdzie do naszego Palionowa i postanowi zrobić nam tutaj jakiekolwiek dziwne rzeczy, to musimy być gotowi na to, żeby odeprzeć jego atak. Dlatego w dzisiejszym odcinku uznałem, że musimy ogarnąć sobie jakieś podki na jakąś siłę, na niewidzialność i tak dalej, żeby być po prostu przygotowanym na każdą ewentualność. Jak widzicie, tutaj prezentuje się to przecudownie, te całe trzciny, co wam tego dawno nie pokazywałem, to na plusie też dawno odcinka z Palionowa nie było, bo tam jakieś inne się pojawiają, tutaj jest, prawda, ukryte przejście. I tu w tym momencie mamy oczywiście również trzciny, bardzo, bardzo dużo, dzięki której możemy ogarnąć, że tutaj w inne strony będę to też poszerzać tak, żeby to, prawda, pięknie, pięknie się prezentowało. No i mam nadzieję, że tak również się będzie prezentować. Oczywiście zanim rozpoczniemy odcinek, to poproszę was o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału, ponieważ filmy są codziennie o 19:19, więc myślę, że fajnie jest oglądać, nie? Ja myślę, że wam się odcinki podobają chyba, nie? Mi się podobają, dobra, nieważne. Idziemy w każdym razie do laboratorium w tym momencie, po to, żeby sobie ogarnąć właśnie jakieś te podki i tak dalej. W ogóle, no idę na piechotę, mogłem iść w sumie kolejką, ale to już nie ma znaczenia większego. Wchodzimy tutaj, prawda, do laboratorium. Ja tutaj już dzisiaj sobie troszkę pracowałem i przygotowałem sobie tutaj podki na... tu jest na weakness, ale tu jest na niewidzialność, bo mogą się nam kiedyś w końcu przydać. Mamy na fajne na ósemkę, więc mega fajnie. I możemy tutaj, prawda, być, że tak powiem, spokojni, ponieważ jeżeli będziemy mieli takie podki i nawet jeżeli tutaj przyjdzie gdzieś ten Yeti, no to będziemy, prawda, przygotowani na to, żeby jednak wypić potę i gdzieś być, prawda, że tak powiem, ukrytym i tak dalej, nie? Więc wszystko jest, że tak powiem, spoko. No i podki na osłabienie, dzięki czemu będziemy mogli też z tymi wieśniakami tam, że tak powiem, kolaborować i tak dalej. Nie no, nie wiem jak... Ej, co on tu robi? O, nie, 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 on... Widzicie go? Nie, przyszedł tu. Ja tu akurat... Nie, on śnieg stawia. Nie, no błagam, nie. No znowu tu będzie jakiś syf robić. Ja nie mogę. No ledwo co ty powiedziałem, że musimy być gotowi na to, żeby w razie gdyby tu przyszedł, żeby mieć potę na niewidzialność i tu już nam się przydaje. Dobra, wiecie co? Ja tą potę sobie tu w pogotowiu zostawię. On idzie tu w moją stronę. O nie, 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 nie. Dobrze, że mam tutaj taki widok na niego. Nie, no wszędzie stawia mi śnieg. No nie stawię śniegu. Nie, ja tak nie chcę. Później to trzeba odśnieżać. On znowu... Nie, niszczy mi pole. Nie, nie, ja tego nie... Nie. Nie, co on robi? Co jest grane? Zbiera mi pole. Nie, 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 no moje pole, moje pole. Milki wyszła z serwera, to dobrze, bo akurat on się zbliża w stronę jej domu. Dobra, wiecie co? Ja wychodzę i ja piję tą potę chyba. Ja piję tą potę, żeby móc za nim pójść. Zobaczymy, gdzie on w tym momencie pójdzie, bo całkiem... O, mam nadzieję, że nie słyszał tych otwieranych drzwi. Dobra, chyba nie słyszał. Dobra, możemy zamknąć się na spokojnie. Idziemy w takim razie za nim. On idzie do mojej chaty ewidentnie. Nie no, pole mi zniszczył. Ja szybko je naprawię może, bo... Albo nie, może nie, może później, bo on może też będzie wracać, jak zauważy, że to jest zasiane na nowo, to znowu to zniszczy. Ja niech już zniszczy, ile zniszczy, a później... O nie, niszczy... Nie, tylko nie arbuzy. Tylko nie arbuzy. Nie, no i on jeszcze to je, naprawdę znudziło mu się surowe mięso, które je każdego dnia. No błagam, nie, no masakra jakaś totalna. Dobra. Dawaj, kurde, wynoś... Czemu wyrzucił te arbuzy? Ja nie mogę, tyle je sadziłem tutaj, zbierałem, a on teraz tak nagle je wyrzuca. Dobra, on wchodzi do mnie na chatę. Nie no, co ty tu, co on robi? Co jest grane? Nie rób tego. On dalej je te... Nie, 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 no po prostu nie. No, nie no, będę miał cały dom zaśnieżony, naprawdę? On taki ma plan? Czekajcie, bo nie chcę tam wchodzić teraz, żeby tutaj nie kliknąć na to. Musimy tutaj patrzeć z boku gdzieś. Człowiek, ja wiem, że mogę tam się dostać również... No nie, patrzcie, o to zamurowuje. Dobra, ja znam mój dom jak własną kieszeń, ja wiem jak wejść do środka, nie wchodząc tamtędy, więc wchodzimy sobie szybko tędy i jesteśmy już w środku. Dobra, zobaczmy co on tutaj kmini. Znowu wyszedł na zewnątrz. Ej, on to muruje. Nie, on to całkowicie chce zamurować. Czyż on mi tu tyle śniegu może... Nie, 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 nie. Jak... Nie, 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 no nie mój piec, no nie mój kominek. Tak mi tu grzał. Nie, on to zamienia na lód. Co za... Nie, nie, to jest nieakceptowalne w ogóle. To jest nie do zaakceptowania. Nie, nie, dobra, czekajcie, czekajcie. Ja muszę, wiecie co zrobić? Muszę szybko przejrzeć te skrzynki, czy ja tutaj jakieś cenne rzeczy muszę zabrać. Czy tutaj jest coś cennego, co ja takiego bym potrzebował? Tu jest jakaś... Dobra, dobra. O nie, w tamtej skrzynce coś może być, w tamtej skrzynce coś może być. O nie, zabrał żarcie stamtąd. Dobra, tu nie ma w sumie nic takiego cennego. W sumie najcenniejsze rzeczy mam ze sobą, wiem gdzie są najcenniejsze rzeczy. Dobra, mam nadzieję, że on tej skrzynki nie odnajdzie. Odłóżmy tutaj wszystko, co jest cenne.
Jedną potę sobie zostawmy. To jest bardzo cenne. To musimy. Ta skrzynka jest najbezpieczniejsza moim zdaniem, więc tam zostawmy to póki co. O, dobra, on tam akurat teraz przychodził. Dobra, dobra, na spokojnie. Nie, no jeszcze mi Angel będzie zamrażał. No błagam, błagam. No nie, no co to jest za zachowanie w ogóle? Nie, nie. Myślałem, że pociągnie to po całości już, nie? I zrobi mi tutaj full wypas, że tak ujmę. Nie. Zniszczył mi tą wodę. Co za chłop. Co za chłop. Nie, no nie wytrzymam. Boże, dlaczego? Dlaczego kolejna jakaś taka postać, która musi robić... Nie! Dobra, on robi odwet za to, że ja mu wypełniłem śniegiem... Znaczy ten, bałwanami całą jaskinię. Dobra, no mamy za swoje. Dobra, mogłem tego nie robić. O! Założył sobie tą dynię na głowę. Co jest grane. Dobra, mamy 5 minut jeszcze tego. Dobra, nie, 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 bo mi to wszystko się rozwali, cała ta trzcina. Nie, 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 to jeszcze jest ten lód, który się nie zamienia w wodę już totalnie. Wszystko zamraża, wszystko. Wszystko dosłownie zamraża. Nie, 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 nie. Dobra, czy ta trzcina się dalej trzyma? Jakim cudem to się dalej trzyma? To powinno już przestać w ogóle, to już powinno się rozwalić chyba, bo to jakby potrzebuje wody. Nie rozumiem tego. Dobra, nieważne, w każdym razie on sobie tu gdzieś łazi. Dam na dół, teraz nie zejdzie, jak wodę zamurował, to nie zejdzie. Nie, 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 zostaw moje jagody, zostaw moje jagody. Nie wytrzymam z nim, nie wytrzymam po prostu. Moje jagody, moje świecące jagody, moja plantacja świecących jagód. Jeszcze mi tu sadzi nowy krzak. No dobra, przynajmniej go rozwalił. Dobra. Przynajmniej nie rozwalił krzaków. Co? Lisowi będzie dawał świecące jagody? O nie, nie muruj mi lisa, nie, no błagam. O nie, mógł to usłyszeć. Okej, dobra, mam nadzieję, że nie zwrócił na to uwagi. Dobra, nie, nie karm go tym. Nie, no to nie jest... Nie, on to ma. On to zeżarł. Nie. Nie, czemu ja mu to tu wyrzuciłem? Ja to powinienem zabrać. Nie ma, nie ma, nie, dla lisa to nie, nie, nie zepsute mięso. Nie, nie, bo on mnie tu cały zamuruje zaraz. Nie, no całego lisa mi muruje w tym śniegu. Znaczy w tym lodzie w sumie. Nie, 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 no błagam, 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 nie. Nie, 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 jeszcze z zewnątrz. Dobra, wiecie co? Ja mam inny plan. Ja robię tak, w tym momencie. Trzeba ogarnąć, prawda? Ja mam jakieś, mam strzały, dobra, ja go troluję w tym momencie. Trzeba się jakoś czekajcie, no to mogłem tamtędy w sumie się wydostać, jeszcze ten bałwan, no nie, nie wytrzymam po prostu. Wychodzimy stąd i trolujemy go, musimy go jakoś odciągnąć od tego domku, tak żeby on, prawda, skupił się na czymś innym, może na Emili, żeby się skupił. Dobra, patrz, robimy tak, uwaga. O, trafiony, 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 dobra, dobra. Nie wiem, czy będzie wiedział, skąd to strzelone zostało, mamy jeszcze 3 minuty potki na niewidzialność, ale mamy jeszcze drugą potkę w razie czego. Dobra, gdzie on jest? Zgubiłem go. A, dobra, tam jest, okej. Teraz co on będzie robić? Nie wie skąd dostał strzałom, ale wie, że dostał i teraz szuka skąd dostał. Okej. Dobra, widzowie, on tu... Nie, będzie mi kolejne pole niszczył? Nie, to tak nie może być w ogóle. Jeszcze mi pies szczeka. Nie, no nie muruj mi młynu! Ja nie mogę, nie wytrzymam z nim zaraz. Nie wytrzymam, totalnie z nim nie wytrzymam, nie? Niech on już sobie wróci do siebie, niech on już sobie wróci. Czekajcie, ile ja mam potkę? 2 minuty jeszcze. No to jeszcze mamy masę czasu. Masę czasu, patrzcie, robię tak, robię... Nie! Nie, no nie... Kurczę, dlaczego on to robi? Dlaczego? Dlaczego ty to robisz? Nie, jak on nam zamuruje całą tą rzekę, to przecież tutaj się nie będzie dało pływać, to ten port jest w tym momencie nieużyteczny totalnie. Błagam. O właśnie, tego możesz pokonać w sumie swoją drogą. To mógłby w sumie się nim zająć. Bo to jest jednak, kurczę, niemiły, tutaj niesympatyczny koleś. Ej, czy on strzela do niego? Czy on do niego strzela? A. Strzela do niego, zaatakował go! Aha! No i bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ej, w sumie to ten pilarzer jest chyba tutaj... On jest chyba dobry jednak. Bo nam tutaj, tak powiem, pilnuje porządku. Dobra, zjedzmy sobie tu kurczaka. Okej, jesteśmy przygotowani. Nie, 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 nie wracaj tam, nie wracaj. Nie, 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 nie. Nie, 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 lecę za nim, lecę za nim, lecę za nim, lecę za nim, lecę za nim. Nie, no niszczy mi znowu, pole mi niszczy. Nie, 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 muszę go klepnąć, żeby odciągnąć jego uwagę. O! Dobra, nie wie skąd dostał. Obchodzimy go z tej strony. Co on tu robi? Nie! No nie mu! Ale to jest nienormalne! Dlaczego on takie rzeczy robi? Po co? Jaki jest tego cel? Jaki jest cel zamurowywania wszystkiego śniegiem? Dlaczego mu się tak ten bardzo śnieg podoba? Nie rozumiem tego. Dobra, on wraca z powrotem. Okej, dobra, czyli już chyba mamy święty spokój z nim. Minuty mam do końca. Patrzcie, ja go jeszcze odstraszę. Jeszcze go troszkę tutaj potroluję. I w ten sposób zrobię... O. Dostał i nie wie, gdzie ja jestem, Dobra, dobra, lekko nastraszony. Tak, żeby wiecie, żeby prawda nie spodziewał się skąd dostaje i chyba sobie stąd ucieknie, dobra. Chyba wraca z powrotem do siebie, chociaż on tutaj jeszcze może lecieć do kogoś innego, to jest niebezpieczne. Mam jeszcze jedną potę, na wszelki wypadek. Nie wiem, czy ją pić, czy jej nie pić, mam jeszcze 40 sekund. Wiecie co, chyba wejdę tu do Dave'a po prostu i tak dla pewniaczka wypiję. Że wiecie, w razie czego mieć, tak powiem, jeszcze sporo w zanadrzu czasu. Dobra, gdzie on jest?
Mamy jeszcze 7 minut, więc na spokojnie możemy tutaj, że tak powiem, coś pokminić. Gdzie? Znikł mi. O nie, tu jest! Nie, on bije golema! Nie! Nie, 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 no zabije ochroniarza? Nie, to tak nie może być. Nie, on będzie go długo bić, więc chyba go nie zabije. Chociaż... O nie, już go troszkę zniszczył, nie mam żadnego żelaza, później cię uratuję, naprawię cię później. Dobra, gdzie on idzie znowu? Co on robi? Co jest nie tak? Dobra, czy on idzie do kolejki, czy on już będzie wracać do siebie na chatę? Ej, ja idę za nim, go tam go pozwiedzać, ciekawie. Dobra, nie ma żadnej tej, jak to się nazywa, nie ma żadnego wagonika. Gdzie te wagony zniknęły? Ja nie mam zielonego pojęcia, ale chyba będą wszystkie na górze w takim razie. Dobra, idę za nim w takim razie. Postaram się zachować jakiś odstęp, tak żeby on przypadkiem tutaj nie uderzył mnie i tak dalej, bo widzę, że nieźle... Niszczy te tory, żeby się nie dało dojechać do niego. Dobra, klikam go, tak żeby go odstraszyć. Dobra, chowamy się tutaj. Dobra, na spokojnie, dobra. Mam nadzieję, że go lekko przestraszyłem, także... O, naprawił to! No, przestraszył się, że ktoś go tutaj... Dobra, bardzo dobrze, uratowałem te tory w takim razie. Dobra, on idzie do siebie chyba w tym momencie już. Ale i tak, takie szkody, jakie on zrobił dzisiaj i ile on śniegu tam nam zamurował, no to tak nie może być. To trzeba z nim koniecznie porozmawiać, bo tak nie może być, że on nam ciągle muruje to wszystko. To jest w ogóle... Tak w ogóle nie powinno być, wiecie, to jest nienormalne. Dobra, czekajcie. O, atakuje go creeper i tak dalej. Dobra, czy tu są jakieś samogony? Wezmę sobie na wszelki wypadek, żeby mieć, jak będę chciał wrócić i tak dalej. Dobra, o, tutaj jest masa mobów, on musi chyba wracać. O, będą go atakować. Ja mam jeszcze potę na niewidzialność. Te moby w pierwszej kolejności fokusują się na tych, którzy nie mają tej poty, a później się na mnie chyba fokusują, ale... Mam wrażenie, że w ogóle mnie nie widzą. Czy mnie widzą? Nie widzą mnie, widzicie? Idą do niego, czyli mnie totalnie nie widzą, jak mam potem na niewidzialność. Mega dobrze. Dobra, no to co, idę w takim razie za nim, aż do tej jego jaskini. Zobaczymy, co on w tej jaskini będzie jeszcze dymił. Bo on pewnie pójdzie spać, bo to jest w końcu już noc jest, ale chyba, że on jest takim nocnym tutaj, że tak powiem, stróżem. Patrzcie, robię tak, bo on tutaj będzie na pewno schodzić, więc ja muszę szybko sobie tutaj zejść, szybko wiadro, że tak powiem, rozlać. O kurde, prawie że złamał girę. Oj, źle sobie postawiłem wiadro, no niestety. Ale dobra, już jest okej. Dobra, on idzie do siebie na chatę ewidentnie. Ja sobie tutaj gdzieś bokiem przejdę, tak żeby... O! Zadały mu obrażenia od upadku. Dobra, on idzie na chatę. On tutaj te w ogóle słupy tak rozstawił, tak, nie wiem, tak to pilnuje tutaj teraz tego bezpieczeństwa. No ale okej, on pozbył się wszystkich bałwanów, wszystkie bałwany wybił. Co jest z nim nie tak? Dobra, no i co on, co tu będzie teraz kminił? Idzie spać? O, coś do skrzynki odkłada. Czy to jest śnieg? O, nie, on będzie sobie jeszcze zaśnieżał swoją jaskinię, naprawdę. Jak bardzo trzeba lubić śnieg, żeby tak wszędzie go rozstawiać? No jak? Nie rozumiem tego totalnie, ale dobra. Rozstawia wszędzie śnieg. Wiecie co? Ja już mam chyba dosyć tego śledzenia go. On wszędzie tylko śnieg rozstawia. Póki co, no nie wydaje się być jakiś mega groźny, ale jest to dla mnie niezrozumiałe totalnie. Po co ten śnieg? Po co? Położył się spać. Patrzcie, dobra. Ja wracam w takim razie do siebie na chatę. No trudno, pośledziliśmy go, wiemy już to, co on tutaj jakby rozkminia. No cóż. Wypełnił mi dom śniegiem. Nie podoba mi się to bardzo i... No, muszę jakoś zabezpieczyć tą chatę, żeby już się to nigdy nie powtórzyło. No, w każdym razie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19. Zobaczymy, co się wydarzy z tym Yetim znowu, bo czuję, że to jest tutaj, że tak powiem... No, że tak powiem, duży problem, który póki co jeszcze nie jest groźny, ale może być bardzo groźny.